Strona 691, podrozdział 4. Różne formy istnienia przeludnienia względnego, ogólne prawo akumulacji kapitalistycznej. Przeludnienie względnie istnieje we wszelkich możliwych odmianach, czynnikiem jego jest każdy robotnik w tym czasie, gdy jest zatrudniony częściowo lub wcale nie jest zatrudniony. Jeżeli pominiemy wielkie, periodycznie powracające formy, które nadaje mu zmiana faz cyklu przemysłowego, kiedy występuje ono bądź jako przeludnienie ostre podczas kryzysów, bądź jako przeludnienie chroniczne w okresach stagnacji, posiada ono zawsze trzy formy: płynną, utajoną i chroniczną. Ośrodki nowoczesnego przemysłu, fabryki, manufaktury, huty, kopalnie itd. albo odpychają robotników, albo znów przyciągają ich w większych masach, tak że na ogół liczba zatrudnionych wzrasta, choć w ustawicznie zmniejszającym się stosunku do skali produkcji. Przeludnienie istnieje tu w formie płynnej. W fabrykach właściwych, podobnie jak we wszelkich wielkich warsztatach, w których stosowane są maszyny lub choćby tylko wprowadzony jest nowoczesny podział pracy, istnieje masowe zapotrzebowanie na robotników mężczyzn w wieku młodzieńczym. Gdy okres ten mija, gdy tylko niewielka garstka pozostaje w tych samych gałęziach produkcji, większość zaś regularnie bywa zwalniana. Ci zwolnieni stanowią element przeludnienia płynnego, wzrastającego z rozmiarami przemysłu. Część ich emigruje, a w gruncie rzeczy podąża tylko za emigrującym kapitałem. Jednym z następstw tego stanu rzeczy jest, że ludność kobieca wzrasta szybciej od męskiej, jak o tym świadczy przykład Anglii. Jest to sprzecznością samego ruchu kapitału, że naturalny przyrost masy robotników nie zadowala potrzeb jego akumulacji, jednocześnie zaś przekracza je. Kapitałowi potrzebna jest większa masa robotników w wieku młodzieńczym, mniejsza w dojrzałym. Ta sprzeczność nie jest bardziej rażąca od innej, która polega na tym, że rozlegają się skargi na brak rąk roboczych. Gdy jednocześnie tysiące robotników znajdują się na bruku, bo podział pracy przykuwa ich do określonej gałęzi produkcji. Przypis 85. Przy tym kapitał tak szybko spożywa siłę roboczą, że robotnik w wieku średnim jest już przeważnie mniej lub więcej zużyty. Przechodzi do szeregu nadliczbowych lub jest spychany z wyższego szczebla na niższy. Właśnie wśród robotników wielkiego przemysłu przeciętny okres życia jest najkrótszy. Tutaj jest jeszcze przypis 85. Podczas gdy w drugim półroczu 1866 usunięto w Londynie z pracy od 80 tysięcy do 90 tysięcy robotników, czytamy w sprawozdaniu inspekcji fabrycznej, za to samo półrocze nie wydaje się całkiem słuszne, jakoby popyt zawsze wywoływał podaż właśnie w momencie, gdy staje się potrzebna. W stosunku do pracy to się nie sprawdziło, gdyż wiele maszyn było w zeszłym roku nieczynnych z powodu braku sił roboczych. Właśnie wśród robotników wielkiego przemysłu przeciętny okres życia jest najkrótszy. Dr Lee, funkcjonariusz służby zdrowia w Manchesterze, stwierdził, że w mieście tym średnia długość życia wynosi dla klasy zamożnej 38 lat, dla klasy robotniczej tylko 17 lat. W Liverpoolu wynosi ona w pierwszym wypadku 35 lat, w drugim 15. Z tego wynika, że klasa uprzywilejowana otrzymuje przydział życia Head a Lease of Life z górą podwójny w porównaniu ze swymi mniej uprzywilejowanymi współobywatelami. Przypis 85a. Mowa w czasie otwarcia konferencji sanitarnej w Birmingham 15 stycznia 1875 wygłoszona przez J. Chamberlaina, ówczesnego burmistrza Mayor miasta, obecnie 1883 ministra handlu. W tych warunkach absolutny wzrost tej części proletariatu musi się odbywać w formie pomnażającej jej liczbę, choć składniki jej zużywają się szybko. Stąd szybka zmiana pokoleń robotniczych. Prawo to nie dotyczy innych klas ludności. Tej potrzebie społecznej czynią zadość wczesne małżeństwa, konieczne następstwo stosunków, w jakich żyją robotnicy wielkiego przemysłu, oraz wyzysk pracy dzieci robotników, będący premią za płodzenie ich. Gdy produkcja kapitalistyczna opanowała rolnictwo względne w tym stopniu, w jakim je opanowała, za akumulacją funkcjonującego tu kapitału zmniejsza się absolutnie popyt na wiejską ludność robotniczą. Przy czym tego
odpychania siły roboczej nie kompensuje, jak w produkcji niewolniczej, nierolniczej, większe przyciąganie jej. Toteż część ludności wiejskiej jest zawsze gotowa przejść w szeregi proletariatu miejskiego, czyli manufakturowego, i wyczekuje okoliczności sprzyjających temu przejściu. Przez manufakturę rozumiemy tu wszelki przemysł nierolniczy. Przypis 86. W spisie ludności Anglii i Walii z roku 1861 zarejestrowano 781 miast z 10 960 998 mieszkańców, gdy w wioskach i w parafiach wiejskich naliczono 9 105 226. W spisie z roku 1851 figurowało 580 miast z ludnością mniej więcej równą ludności otaczających je okręgów rolnych. Gdy jednak ludność tych ostatnich w ciągu dziesięciolecia wzrosła tylko o 500 000, ludność tych 580 miast powiększyła się o 1,5 miliona. Przyrost ludności w parafiach wiejskich wyniósł 6,5%, w miastach 17,3%. Różnica stopy przyrostu wywołana jest przez migrację ze wsi do miast. Na miasta wypadają 3/4 całkowitego przyrostu ludności. To źródło względnego przeludnienia tryska więc nieustannie, lecz jego stały odpływ do miasta możliwy jest tylko przy stałym istnieniu utajonego przeludnienia na wsi, którego rozmiary stają się widoczne dopiero wtedy, gdy wyjątkowo szeroko otworzą się kanały odpływowe. Dlatego robotnik rolny jest spychany na minimalny poziom płac i zawsze tkwi jedną nogą w bagnie pauperyzmu. Trzecia kategoria względnego przeludnienia, kategoria chroniczna, stanowi część czynnej armii robotniczej, lecz część zatrudnioną bardzo nieregularnie. W ten sposób jest ona dla kapitału niewyczerpanym zbiornikiem rozporządzalnej siły roboczej. Jej stopa życiowa spada poniżej przeciętnego normalnego poziomu klasy pracującej i to właśnie czyni z niej szeroką podstawę dla gałęzi, w których istnieje szczególny wyzysk kapitalistyczny. Maksimum czasu pracy i minimum płacy roboczej cechuje tę część klasy robotniczej. Poznaliśmy już, mówiąc o chałupnictwie, jej główną formę. Warstwa ta rekrutuje się nieustannie spośród robotników zbędnych w wielkim przemyśle i w rolnictwie, w szczególności z upadających gałęzi przemysłu, gdzie rzemiosło ulega manufakturze, a manufaktura produkcji maszynowej. Kategoria ta wzrasta w miarę jak wraz z rozmiarami i z energią akumulacji zwiększa się liczba robotników zbytecznych, ale stanowi ona zarazem tego rodzaju element klasy robotniczej, który sam się reprodukuje i uwiecznia, biorąc stosunkowo większy udział we wzroście całej klasy robotniczej niż inne elementy. W istocie nie tylko masa urodzeń i zgonów, lecz również absolutna wielkość rodzin pozostaje w stosunku odwrotnym do wysokości płacy roboczej, a więc do masy środków utrzymania, którym rozporządzają różne kategorie robotników. To prawo kapitalistycznego społeczeństwa brzmiałoby jak niedorzeczność w stosunku do dzikich, a nawet w stosunku do cywilizowanych mieszkańców kolonii. Przypomina ono masową reprodukcję niektórych gatunków zwierzęcych, indywidualnie słabych i zawzięcie tępionych. Przypis 87. Ubóstwo zdaje się sprzyjać płodności. A. Smith, Wealth of Nations. Jest to nawet szczególnie mądre urządzenie boskie według wykwintnego i pełnego dowcipu opata Galianiego. Bóg zrządził, że ludzie wykonujący najpożyteczniejsze zawody rodzą w nadmiarze. Galiani, della moneta. Nędza aż do ostatecznej granicy głodu i zarazy nie hamuje wzrostu ludności, lecz raczej dąży do powiększania go. S. Lining, National Distress. Lening przytacza dane statystyczne, po czym pisze dalej. Gdyby wszyscy ludzie żyli w dobrobycie, świat by się prędko wyludnił. If the people were all in easy circumstances, the world would soon be depopulated. Wreszcie, najniższy osad względnego przeludnienia koncentruje się w sferze pauperyzmu.
Pomijając włóczęgów, zbrodniarzy i uprawiających prostytucję, krótko mówiąc właściwy lumpen proletariat, ta warstwa społeczeństwa składa się z trzech kategorii. Po pierwsze, zdolni do pracy. Wystarcza powierzchownie bodaj przejrzeć statystykę angielskiego pauperyzmu, aby się przekonać, że ta kategoria wzrasta liczebnie przy każdym kryzysie i topnieje przy każdym ożywieniu w przemyśle. Po drugie, sieroty i dzieci nędzarzy. Są to kandydaci do rezerwowej armii przemysłowej w okresach rozkwitu przemysłowego, jak na przykład w roku 1860, są oni pospiesznie i masowo wcielani do czynnej armii robotniczej. Po trzecie, ludzie podupadli i wynędzniali, niezdolni do pracy. Są to w szczególności jednostki, które giną na skutek skostnienia spowodowanego podziałem pracy. Dalej, ci, którzy przeżyli normalny wiek życia robotniczego, wreszcie ofiary przemysłu, których liczba wzrasta z rozpowszechnianiem niebezpiecznych maszyn, z rozwojem górnictwa, fabryk chemicznych itd. Kaleki, chorzy, wdowy itd. Pauperyzm tworzy dom inwalidów czynnej armii robotniczej i martwy balas rezerwowej armii przemysłowej. Wytwarzanie pauperyzmu zakłada wytwarzanie względnego przeludnienia, konieczność pierwszego, konieczność drugiego. Razem stanowią one niezbędne warunki produkcji kapitalistycznej i wzrostu bogactwa. Pauperyzm należy do fofre, nieprodukcyjnych kosztów produkcji kapitalistycznej, które zresztą kapitał po większej części umie spychać na barki klasy robotniczej i drobnomieszczaństwa. Im większe jest bogactwo społeczne, im większy funkcjonujący kapitał i im energiczniejszy i im szybszy jest jego wzrost, im większa więc jest absolutna liczba proletariatu i siła produkcyjna jego pracy, tym większa jest rezerwowa armia przemysłowa. Te same przyczyny powodują wzrost rozporządzalnej siły roboczej i wzrost prężności kapitału. Stosunkowa wielkość rezerwowej armii przemysłowej wzrasta więc wraz z potęgą bogactwa. Lecz im większa jest ta armia rezerwowa w stosunku do armii czynnej, robotniczej, tym bardziej masowy charakter ma owo stałe przeludnienie, którego nędza pozostaje w odwrotnym stosunku do męki jego trudu. Wreszcie, im większa jest łazarzowa warstwa klasy robotniczej i rezerwowa armia przemysłowa, tym większy jest pauperyzm oficjalny. Jest to absolutne, ogólne prawo kapitalistycznej akumulacji. Prawo to na równi z innymi prawami w swym urzeczywistnieniu podlega zmianom pod wpływem różnorodnych okoliczności, których nie będziemy na tym miejscu analizowali. Oczywista staje się więc niedorzeczność mądrości ekonomicznej pouczającej robotników, by przystosowali swą liczbę do potrzeb pomnażania wartości kapitału. Jak gdyby mechanizm kapitalistycznej produkcji i akumulacji ustawicznie nie dostosowywał tej liczby do potrzeb tego pomnażania. Pierwszym słowem tego przystosowania jest stworzenie względnego przeludnienia, czyli rezerwowej armii przemysłowej. Ostatnim nędza coraz liczniejszych warstw czynnej armii robotniczej i martwy balast pauperyzmu. Prawo, że wciąż wzrastająca masa środków produkcji dzięki postępowi wydajności pracy społecznej może być uruchamiana coraz to mniejszym nakładem pracy ludzkiej, prawo to na gruncie kapitalistycznym, gdzie nie robotnik używa środków produkcji, lecz one używają robotnika, wyraża się w ten sposób, że im wyższa siła produkcyjna pracy, tym większy nacisk wywierany przez robotników na ich środki zatrudnienia, a więc tym bardziej niepewne stają się warunki ich bytu, sprzedaż własnej siły celem pomnażania cudzego bogactwa, czyli samopomnażania wartości kapitału. Wzrost środków produkcji i wydajności pracy szybszy od wzrostu ludności produkcyjnej wyraża się więc w stosunkach kapitalistycznych odwrotnie, w tym, że ludność robotnicza wzrasta zawsze szybciej niż potrzeba samopomnażania wartości kapitału. Przekonaliśmy się w dziale czwartym przy badaniu wytwarzania względnej wartości dodatkowej, że w obrębie systemu kapitalistycznego wszelkie metody podnoszenia społecznej siły produkcyjnej pracy wprowadzane są zawsze kosztem robotnika indywidualnego, wszelkie środki rozwoju produkcji przekształcają się w środki ujarzmiania i wyzyskiwania producenta, kaleczą robotnika, przemieniając go w ułamek człowieka, poniżając go do roli dodatku do maszyny.
czynią z jego pracy mękę, przez wyzucie jej z treści obcymi czynią mu duchowe siły procesu pracy, w miarę tego jak nauka wciela się weń jako samodzielna siła, deformują warunki jego pracy, poddają go w procesie pracy małostkowemu i nienawistnemu despotyzmowi, przemieniają całe jego życie w czas pracy, wciągają jego żonę i dzieci w jugernautowe tryby kapitału, lecz wszelkie metody wytwarzania wartości dodatkowej są zarazem metodami akumulacji i odwrotnie. Wszelki wzrost akumulacji staje się środkiem rozwijania tych metod. Wynika stąd, że w miarę akumulacji kapitału sytuacja robotnika bez względu na to, czy płaca jego jest wysoka czy niska, musi się pogarszać. Wreszcie prawo, które wciąż utrzymuje równowagę między względnym przeludnieniem, czyli rezerwową armią przemysłową, a rozmiarami i energią akumulacji, przykuwa robotnika do kapitału mocniej niż łańcuchy Hefajstosa przykuły Prometeusza do skały. Wymaga ono akumulacji nędzy, odpowiadającej akumulacji kapitału. Akumulacja bogactw na jednym biegunie jest więc zarazem akumulacją nędzy, udręki pracy, ciemnoty, niewoli, zdziczenia i degradacji moralnej na przeciwnym biegunie, to znaczy po stronie klasy, która wytwarza swój własny produkt jako kapitał. Ten antagonistyczny charakter akumulacji kapitalistycznej, przypis 88. Z każdym dniem przeto staje się oczywistsze, że stosunki produkcji, wśród których porusza się burżuazja, nie mają charakteru jednolitego, charakteru prostego, lecz odznaczają się charakterem dwoistym, że w tym samym stopniu, w którym rozwija się bogactwo, rozwija się i nędza, że w tych samych stosunkach, w których rozwijają się siły wytwórcze, wytwarza się też i siła ucisku, że te stosunki rodzą bogactwo burżuazyjne, to znaczy bogactwo klasy burżuazji, jedynie niszcząc nieustannie bogactwo składających się na tę klasę, jej poszczególnych członków i tworząc ciągle rosnący proletariat. Karl Marx, Misère de la philosophie. Ten antagonistyczny charakter akumulacji kapitalistycznej bywa w najrozmaitszy sposób formułowany przez ekonomistów. Jakkolwiek po części mieszają oni z nim pewne, wprawdzie podobne, lecz w gruncie rzeczy różne zjawiska przedkapitalistycznych sposobów produkcji. Mnich wenecki Ortes, jeden z największych pisarzy ekonomicznych XVIII wieku, uważa ów antagonizm produkcji kapitalistycznej za powszechne naturalne prawo bogactwa społecznego. Ekonomiczne dobro i ekonomiczne zło zawsze się w danym narodzie równoważą. Il bene ed il male economico il una nazione sempre all'istessa misura. Obfitość dóbr u niektórych jest zawsze jednoznaczna z ich brakiem u innych. La copia de beni in alcuni sempre eguale alla mancanza di essi in altri. Wielkiemu bogactwu niewielu jednostek zawsze towarzyszy bezwzględne ograbienie z najniezbędniejszych rzeczy innych o wiele liczniejszych. Bogactwo narodu odpowiada jego ludności, a jej nędza odpowiada jej bogactwu. Pracowitość jednych jest przyczyną próżniactwa innych. Biedacy i próżniacy są nieuchronnym produktem bogatych i pracowitych. Mniej więcej w 10 lat po Ortesie anglikański klecha Townsend z całą brutalnością wysławiał ubóstwo jako konieczny warunek bogactwa. Prawny przymus pracy wymaga zbyt wiele zachodu, gwałtu i hałasu, podczas gdy głód nie tylko wywiera nacisk spokojny, cichy i nieustanny, ale skłania też do największego wysiłku, jako najbardziej naturalny motyw pilności i pracy. Wszystko sprowadza się więc do tego, aby głód panował stale wśród klasy robotniczej, o co zresztą dba według Townsenda zasada ludnościowa, która czynna jest zwłaszcza wśród ubogich. Jest to, zdaje się, prawo przyrody, że ubodzy są poniekąd lekkomyślni, improvident, mianowicie są tak lekkomyślni, że nie przychodzą na świat w złotych czepkach. Toteż nie brak ich nigdy, dead there always may be some, do spełnienia najniższych, najbrudniejszych,
i najcięższych funkcji życia społecznego. Dzięki temu suma szczęścia ludzkiego, the stock of human happiness, bardzo znacznie się powiększa. Ludzie delikatniejsi, the more delicate, są wolni od udręki i mogą swobodnie pójść za swym wyższym powołaniem itd. Ustawa o ubogich dąży do zniszczenia harmonii, piękna, symetrii i porządku tego systemu, który Bóg i natura ustanowili na świecie. Przypis 90. A dissertation on the poor laws by a well-wisher of mankind, the Rev. Mr. Townsend, 1786. Ten delikatny klecha, z którego dzieła przytoczonego powyżej oraz z opisu podróży po Hiszpanii Malthus przypisał całe stronice, zapożyczył większą część swej nauki od Sir J. Stewarta, którego myśli zresztą wypaczył. Na przykład, gdy Stewart powiada: wtedy za niewolnictwa gwałt był sposobem, za pomocą którego zmuszano ludzi pracować na tych, co nie pracują. Ludzie byli wtedy zmuszani do pracy, to znaczy do bezpłatnej pracy na innych, gdyż byli niewolnikami innych. Dziś ludzie są zmuszani do pracy, to znaczy do bezpłatnej pracy na tych, co nie pracują, ponieważ są niewolnikami własnych potrzeb. To jednak nie dochodzi on do wniosku, jak to czyni opasły prebendarz, że robotnicy najemni powinni zawsze głodować. Przeciwnie, Stewart chciałby pomnożyć ich potrzeby, aby z rosnącej liczby tych potrzeb uczynić dla nich zarazem bodziec do pracy dla delikatniejszych. Gdy wenecki mnich w wyroku losów uwieczniającym nędzę upatrywał rację bytu miłosierdzia chrześcijańskiego, celibatu, klasztorów i fundacji dobroczynnych, protestancki prebendarz przeciwnie, znajduje tu pretekst do potępienia ustaw, mocą których ubogi posiada prawo do nędznej zapomogi publicznej. Postęp bogactwa społecznego, mówi Storch, stwarza ową użyteczną klasę społeczną, która wykonuje najprzykrzejsze, najcięższe i najobrzydliwsze czynności, słowem, bierze na swe barki wszystko, co tylko życie zawiera nieprzyjemnego i ujarzmiającego, i tym właśnie zapewnia innym klasom czas wolny, nastrój wesoły i konwencjonalną, c'est bon, to niezłe, godność charakteru. Storch, Cours d'économie politique, wydanie Petersburg, 1815. Storch stawia sobie pytanie, jaką właściwie przewagę nad barbarzyństwem ma ta kapitalistyczna cywilizacja z jej nędzą i upośledzeniem mas. I znajduje jedną tylko odpowiedź – bezpieczeństwo. Dzięki postępowi przemysłu i wiedzy, mówi Sismondi, każdy robotnik może każdego dnia wytworzyć znacznie więcej niż potrzebuje do własnej konsumpcji. Ale zarazem, choć praca jego wytwarza bogactwo, jednak bogactwo uczyniłoby go mało skłonnym do pracy, gdyby był powołany do tego, by je osobiście spożywać. Według Sismondiego ludzie, to znaczy ludzie niepracujący, zrzekliby się prawdopodobnie wszelkich doskonałości sztuki i wszelkich przyjemności, których nam dostarcza przemysł, gdyby je musieli nabywać za cenę nieustannej pracy, jaką jest praca robotnika. Istnieje dziś rozwrat między wysiłkami a wynagrodzeniem za nie. To nie ten sam człowiek na przemian pracuje i wypoczywa. Wręcz przeciwnie, właśnie dlatego, że jeden pracuje, drugi może wypoczywać. Jedynym skutkiem nieograniczonego pomnażania sił produkcyjnych pracy jest więc wzrost zbytku i rozkoszy bogatych próżniaków. Destut de Tracy, Traité de la Volonté, Paryż 1826. Les nations pauvres, c'est là où le peuple est à son aise, et les nations riches, c'est là où il est ordinairement pauvre. Wreszcie de Studi de Tracy, a nie, nie, to było... to było Sismondiego. Wreszcie de Studi de Tracy, chłodny doktryny burżuazyjny. Wreszcie de Studi de Tracy, chłodny doktryner burżuazyjny, wypowiada się brutalnie. Biedne kraje są te, gdzie lud ma się dobrze, a bogaty, gdzie jest on zazwyczaj w biedzie. Strona 700, podrozdział
rozdział 5, ilustracja ogólnego prawa akumulacji kapitalistycznej. Podpunkt A. Anglia w latach 1846-1866. Żaden okres dziejów współczesnego społeczeństwa nie sprzyja badaniom akumulacji kapitalistycznej w tym stopniu, co ostatnie dwudziestolecie. Zdawałoby się, że w okresie tym rozwiązał się worek Fortunata. Ale znów, Anglia jest spośród wszystkich krajów najbardziej klasycznym przykładem, ponieważ zajmuje pierwsze miejsce na rynku światowym, ponieważ tylko tu kapitalistyczny sposób produkcji rozwinął się w całej pełni. I wreszcie dlatego, że nastanie z rokiem 1846 tysiącletniego królestwa wolnego handlu wygnało ekonomię wulgarną z ostatniej kryjówki. W dziale czwartym wystarczająco zaznaczyliśmy już gigantyczny postęp produkcji, dzięki któremu druga połowa tego dwudziestoletniego okresu z kolei o wiele prześcignęła pierwszą. Chociaż przyrost absolutny ludności angielskiej w ciągu ubiegłego pięćdziesięciolecia był bardzo znaczny, jednak przyrost stosunkowy, czyli stopa przyrostu, wykazywał stałą tendencję spadkową. Jak świadczy o tym następująca tablica, zaczerpnięta z urzędowego spisu ludności. Więc jest tutaj taka tabelka na górze. Roczny procentowy przyrost ludności w Anglii i Walii wynosił w dziesięcioleciach. Dziesięciolecie 1811-21 i tutaj był 1,5%. Później 1821-1831 1,446. Następne to jest 1,326. Później jest 1,216 i następnie 1851-1861 1,141%. Rozpatrzmy teraz z drugiej strony wzrost bogactwa. Najpewniejszym oparciem jest tu ruch zysków, rent gruntowych itd. podlegających podatkowi dochodowemu. Otóż przyrost podlegających opodatkowaniu zysków nie są tu włączeni dzierżawcy i niektóre inne kategorie podatników wyniósł w Wielkiej Brytanii od roku 1853 do roku 1864 50,47%, czyli przeciętnie rocznie 4,58%. Przypis 94. 10th Report of the Commissioners H.M. Inland Revenue, London 1866. Zaś przyrost ludności w ciągu tego samego okresu około 12%. Przyrost opodatkowanych rent z ziemi, łącznie z domami, kolejami, kopalniami, gospodarstwami rybnymi itd. wyniósł od roku 1853 do roku 1864 38%, czyli 3,5% rocznie, w czym największy był udział następujących kategorii. Więc mamy tutaj tabelkę. Na górze jest wzrost rocznego dochodu od roku 1853 do roku 1864. Obok jest przyrost roczny. No i są tutaj kategorie. Domy. 38,60%. Przyrost roczny 3,50. Kamieniołomy 84,76, przyrost roczny 7,70. Kopalnie 68,85, przyrost roczny 6,26. Huty żelaza 39,92, przyrost roczny 3,63. Gospodarstwa rybne 57,67, 5,21. Gazownie 126,02, 11,45. Koleje 83,29, 7,57. Jeśli zestawimy kolejne czterolecia okresu 1853-1864, przekonamy się, że stopień wzrostu dochodu zwiększa się nieustannie. A więc dla dochodów pochodzących z zysku mamy w latach 53-57 1,73% rocznego zysku, później 57-61 2,74, później 61-64 9,30%. Ogólna suma dochodów podlegających podatkowi dochodowemu w Zjednoczonym Królestwie wynosiła, więc są tutaj
Jest znowu kolejna tabelka. Po lewej są lata, po prawej są liczby. Więc przeczytam, więc mamy rok 1856. Jest to 307 068 898 funtów szterlingów. Więc jest to 1856, to jest 307 milionów. Później 1859, 328 milionów. Później 1862, 351 milionów. 1863, 359 milionów. Później o 64, 362 miliony. I 1865, 385 milionów, 530 tysięcy, 020. No i tutaj jeszcze przypis jest. Liczby te wystarczają do porównania, lecz w znaczeniu absolutnym są fałszywe, gdyż przemilczają zapewne jakieś 100 milionów funtów szterlingów dochodu rocznie. W każdym raporcie Commissioners of Inland Revenue powtarza się skarga na systematyczne oszustwa podatkowe, zwłaszcza ze strony sfer handlowych i przemysłowych. Czytamy tam m.in. pewne towarzystwo akcyjne podało swe podlegające opodatkowaniu zyski na 6000 funtów szterlingów. Taksator określił je na 88 tysięcy funtów szterlingów i ostatecznie od tej sumy został opłacony podatek. Inna spółka podała 190 tysięcy funtów szterlingów, a zmuszona była przyznać, iż rzeczywista suma zysku wyniosła 250 tysięcy funtów szterlingów. Akumulacji kapitału towarzyszyła jednocześnie jego koncentracja i centralizacja. Choć w Anglii nie było urzędowej statystyki rolnictwa, w Irlandii ona istnieje, 10 hrabstw dobrowolnie statystyki tej dostarczyło. Dała ona ten wynik, że w latach 1851-1861 liczba dzierżaw poniżej 100 akrów spadła. Z 31583 do 26567, a więc 5016 połączono z większymi dzierżawami. Przypis 97. Cenzus i tak dalej, tamże strona 29. Twierdzenie Johna Brighta, że 150 właścicieli ziemskich włada połową całej ziemi angielskiej, a 12 połową szkockiej, nie spotkało się z zaprzeczeniem. W latach 1815-1825 żaden majątek złożony z dóbr ruchomych podlegających podatkowi spadkowemu nie przynosił miliona funtów szterlingów. W okresie zaś od roku 1825 do roku 1855 było takich spadków 8, a od 1855 do czerwca 1859, czyli w ciągu 4,5 lat, 4. Najlepsze jednak pojęcie o centralizacji da nam zwięzła analiza rubryki D podatku dochodowego. Zyski z wyłączeniem dzierżawców i tak dalej. W latach 1864 i 1865. Zaznaczam przy tym, że dochody z tego źródła od 60 funtów szterlingów w górę opłacają income tax, podatek dochodowy. Dochody te podlegające opodatkowaniu wyniosły w Anglii, Walii i Szkocji w roku 1864 95 844 222 funty szterlingi. A w roku 1865 105 435 787 funtów szterlingów. Przypis 99. Mowa o dochodach czystych, a więc po pewnych potrąceniach przewidzianych w ustawie. Liczba zaś podatników wynosiła w 1864 308 416 osób z pomiędzy ogółu ludności 23 891 000 9, a w roku 1865 332 421 osób z pomiędzy ogółu ludności 24 127 000 3. O podziale tych dochodów w obu latach daje pojęcie następująca tablica. Więc tablica ta znajduje się na stronie 702.
No i mamy tutaj wielki podział na po lewej stronie rok kończący się 5 kwietnia 1864, po drugiej stronie jest rok kończący się 5 kwietnia 1865. No i każdy z tych roków dzieli się na dochody z zysków funtów szterlingów i liczba osób. Dochody, dobra. Więc mamy tutaj pierwszą kategorię. Pierwsza kategoria to jest 95 milionów dochodów na 308 tysięcy osób, a rok później jest 105 milionów dochodów i 332 tysiące osób, czyli wzrost. Później następna kategoria 57 milionów na 22 tysiące, a później mamy 64 miliony i 24 tysiące, czyli znowu jest wzrost. Później mamy 36 milionów 3 tysiące osób, a tutaj mamy 42 miliony i 4 tysiące osób. Później jest 22 miliony 822 i 27 milionów 973. No i na końcu jest 8 milionów 744 tysięcy 762. I to jest liczba osób 91, a rok później 11 milionów i 107. Polecam zobaczyć sobie tą tabelkę i samemu ją przeanalizować. Kontynuujemy, strona 703. W Zjednoczonym Królestwie wydobyto węgla w roku 1855 61 milionów ton wartości 16 milionów funtów szterlingów. W roku 1864 92 miliony ton wartości 23 milionów funtów szterlingów. Surówki żelaza wytworzono w roku 1855 3 miliony ton wartości 8 milionów funtów szterlingów, w roku 1864 4 miliony ton wartości 11 milionów funtów szterlingów. W roku 1854 długość eksploatowanej sieci kolejowej Zjednoczonego Królestwa wynosiła 8054 mil angielskich, kapitał włożony 286 milionów. Funtów szterlingów. W roku 1864 długość 12 789 mil angielskich, kapitał włożony 425 milionów funtów szterlingów. W roku 1854 cały wywóz i przywóz Zjednoczonego Królestwa wynosił 268 milionów funtów szterlingów. W roku 1865 489 milionów funtów szterlingów. Ruch wywozu ilustruje poniższa tablica. Rok 47, 58 milionów, 49, 63 miliony, 56, 115 milionów, 60, 135 milionów, 1865, 165 milionów, 1866, 188 milionów. Oczywiście podaję tutaj tylko te liczby ogólne. Jest to 188 milionów 917 563.
Po przytoczeniu tych niewielu danych zrozumiemy okrzyk triumfu generalnego rejestratora narodu brytyjskiego. Chociaż ludność wzrastała szybko, jednak nie dotrzymywała kroku postępowi przemysłu i bogactwa. Zwróćmy się teraz do bezpośrednich czynników tego przemysłu, czyli do wytwórców tego bogactwa, do klasy robotniczej. Jest jedną z najsmutniejszych cech stanu społecznego kraju, powiada Gladstone, że obecnie w sposób zgoła niewątpliwy następuje zmniejszenie siły konsumpcyjnej ludu i wzrost wyrzeczeń i nędzy klasy pracującej. A zarazem wśród klas wyższych odbywa się ciągła akumulacja bogactwa i nieustanny przyrost kapitału. Więc przypis 102 jest tutaj, przypis 102 to jest cytat z Gladstone'a, z mowy z Gladstone'a w roku 43. Jest to mowa po angielsku, nie będę jej czytał. Tak przemawiał ten namaszczony minister w Izbie Gmin. W Izbie Gmin 13 lutego 1843, a 20 lat później, 16 kwietnia 1863, przedstawiając Izbie swój budżet, mówił: między rokiem 1842 a rokiem 1852 podlegający opodatkowaniu dochód naszego kraju wzrósł o 6%. W ciągu ośmiolecia 1853-61 wzrósł on w porównaniu z rokiem 53 o 20%. Jest to rzecz tak zdumiewająca, że niemal trudna do wiary. Ten oszałamiający wzrost bogactwa i potęgi ogranicza się wyłącznie do klas posiadających, ale musi też przynosić pośrednią korzyść ludności robotniczej, gdyż pociąga za sobą potanienie artykułów powszechnego spożycia. Podczas gdy bogaci się wzbogacili, ubodzy w każdym razie stali się mniej ubogimi, nie ośmielam się twierdzić, że się zmniejszyły skrajne objawy nędzy. Przypis 103 znowu jest przemówienie w języku angielskim. Cóż za nędzny odwrót. Jeżeli klasa robotnicza pozostała uboga, tylko mniej uboga w stosunku do oszałamiającego wzrostu bogactwa i potęgi, które wytworzyło dla klasy posiadającej, to stosunkowo jest ona równie uboga jak poprzednio. Jeżeli skrajne objawy nędzy nie zmniejszyły się, to znaczy, że wzrosły, gdyż wzrosły skrajne objawy bogactwa. Co się zaś tyczy potanienia środków utrzymania, to statystyka urzędowa, na przykład dane London Orphan Asylum, londyńskiego przytułku dla sierot, wykazują przeciętną podwyżkę o 20% cen w trzyleciu 1860-62 w porównaniu z trzyleciem 1851-53. W następnym trzyleciu 1863-65 widzimy wzrastającą drożyznę mięsa, masła, cukru, soli, węgla i mnóstwa innych niezbędnych środków utrzymania. Przypis 104. Porównaj dane urzędowe w błękitnej księdze Miscellaneous Statistics of the United Kingdom, London 1866. Zamiast statystyki sierocińców mogłyby również posłużyć za argument deklamacje dzienników ministerialnych w sprawie wyposażenia dzieci rodziny królewskiej. W deklamacjach tych podrożenie środków utrzymania nie jest nigdy pominięte. Następna z kolei mowa budżetowa Gladstone'a, wygłoszona dnia 7 kwietnia 1864, jest wręcz jakimś dytyrambem Pindara opiewającym postęp dorobkiewiczostwa oraz szczęście ludu miarkowane przez ubóstwo. Mówi on tam o masach na skraju pauperyzmu, o gałęziach produkcji, w których płaca się nie podniosła, aż w końcu ujmuje szczęśliwość klasy robotniczej w słowach: życie ludzkie w 9 wypadkach na 10 jest tylko walką o byt. Więc znowu mamy tutaj przemówienie w języku angielskim, które jednak jest przetłumaczone. Przypis 105. A mówiąc jeszcze bardziej ogólnie, czymże jest życie ludzkie w większości wypadków, jak nie walką o byt?
Pewien pisarz angielski charakteryzuje ciągłe, rażące sprzeczności w mowach budżetowych Gladstone'a z lat 1863 i 64 następującym urywkiem z Boileau. Mamy tutaj wierszyk. Wierszyk po francusku i tłumaczony na polski. Voilà l'homme, en effet, il va du bon blanc au noir. Il condamne au matin ses sentiments du soir, importunant à tout autre, à soi-même incommode. Il change à tout moment d'esprit comme de mode. To ci człowiek raz mówi biało, raz czarno. Z rana gani to, co chwalił wieczorem. Innym uprzykrzony, a i sobie niemiłe, zmienia co chwilę poglądy jak modę. The Theory of Exchange, London 1864. Profesor Fawcett, nieskrępowany jak Gladstone względami natury urzędowej, oświadcza prosto z mostu. Nie przeczę oczywiście, że płaca pieniężna przy tak wielkim pomnożeniu kapitału w ostatnich dziesięcioleciach również wzrosła, lecz ta pozorna korzyść jest znów w znacznym stopniu stracona, gdyż różne artykuły pierwszej potrzeby wciąż drożeją, jego zdaniem z powodu spadku wartości kruszców szlachetnych. Bogacze szybko stają się jeszcze bogatsi, the rich grow rapidly richer, podczas gdy nie widać żadnej poprawy w dobrobycie klas pracujących. Robotnicy stają się omalże niewolnikami sklepikarzy, których są dłużnikami. Fawcett, The Economic Position. Wzrastająca zależność robotników od sklepikarzy jest następstwem coraz większych wahań i przerw w ich zatrudnieniu. W działach dotyczących Dnia Roboczego i Maszyn wyłuszczyliśmy okoliczności, wśród których angielska klasa robotnicza w ciągu ostatnich dziesięcioleci dokonała oszałamiającego pomnożenia bogactwa i potęgi klas posiadających. Wtedy jednak interesował nas przeważnie robotnik podczas wykonywania swej funkcji społecznej. Dla pełnego oświetlenia praw akumulacji należy przyjrzeć się przez chwilę również sytuacji robotnika poza warsztatem pracy, jego odżywianiu się i mieszkaniu. Ramy tej księgi zmuszają nas do uwzględnienia przede wszystkim najgorzej opłacanej części proletariatu przemysłowego i robotników rolnych, to znaczy większości klasy robotniczej. Przedtem jeszcze słówko o urzędowym pauperyzmie, czyli o tej części klasy robotniczej, która utraciła warunek swego istnienia, możność sprzedaży swej siły roboczej i wegetuje dzięki jałmużnie publicznej. Oficjalny spis ubogich obejmował w Anglii przypis 107. Anglia obejmuje zawsze Walię, Wielka Brytania Anglię, Walię i Szkocję, a Zjednoczone Królestwo te trzy kraje i Irlandię. W roku 1855 871 tysięcy, 1856 877 tysięcy, 1865 971 tysięcy. Z powodu głodu bawełnianego liczba ta wzrosła w latach 63 i 64 do 1 079 000 i 1 014 000. Kryzys roku 1866, który najciężej ugodził w Londyn, wywołał w tej stolicy rynku światowego ludniejszej niż Królestwo Szkocji w roku 1866 przyrost ubogich wynoszący 19,5% w porównaniu z rokiem 65, a 24,4% w porównaniu z rokiem 64. Oraz jeszcze większy przyrost ubogich w pierwszych miesiącach roku 1867 w porównaniu z rokiem 1866. Przy analizie statystyki pauperyzmu należy zaznaczyć dwa punkty. Z jednej strony ruch liczby ubogich odzwierciedla periodyczne zmiany faz cyklu przemysłowego, z drugiej strony statystyka urzędowa staje się coraz złudniejszym wykładnikiem rzeczywistych rozmiarów pauperyzmu. W miarę jak wraz z akumulacją kapitału rozwija się walka klasowa, a wraz z nią klasowa samowiedza robotników. Na przykład barbarzyństwo w traktowaniu ubogich, o którym prasa angielska Times, Pall Mall Gazette i tak dalej tak głośno krzyczała w ostatnich dwóch latach, jest starej daty. F. Engels
w roku 1844 stwierdza te same okropności i nawet ten sam świętoszkowaty, przemijający zgiełk oburzenia właściwy sensacyjnej literaturze, ale przerażający wzrost zgonów z głodu, death by starvation w Londynie w ciągu ostatniego dziesięciolecia, świadczy wymownie o coraz silniejszej odrazie robotników do niewoli workhouse'u. Przypis 108. Rzuca to charakterystyczne światło na postęp dokonany od czasów Adama Smitha, u którego trafia się niekiedy wyraz workhouse, dom pracy, jako równoznaczny manufactory, budynek fabryczny. Na przykład na początku rozdziału o podziale pracy mówi on: zatrudnieni w różnych działach pracy często mogą być gromadzeni w tym samym domu pracy, workhouse. O coraz silniejszej odrazie robotników do niewoli workhouse'u, istnego zakładu karnego dla nędzy. Kończymy na dzisiaj. Następnie będziemy czytać strona 707, podrozdział B, źle opłacane warstwy brytyjskiej klasy robotników przemysłowych.